Halo, halo! Tu mówi Praga. Tyle audycja, tyle Gergot. Moje uszanowanie szanownemu państwu. Trzeci most. Most Nikolajewski. Most księcia Józefa Poniatowskiego. Czy mówi to państwu szanownemu coś? Na zicher tak, to klawo. Bo właśnie o tem będzie dzisiejsza teleaudycja. Zatem zaczynamy! A na wa! Rok 1890 i niech będzie. Warszawa ma dwa mosty. Pierwszy żelazny, aleksandryjski, zbudowany 1864 rok, czyli kierbedziak. I takiż młodszy, o lat 10, dwuetażowy, przy cytadeli rezydujący, no ale raczej tylko kolejowi. Warszawa się rozrasta, ale i zapicha. Most Kerbedzia to już nie to co kiedyś. Wozy konne ludzie i na Pragę i na Warszawę zajewaniają, a i most wymaga reparacji, bo tu dziury, bo drewniany bruk. No co zrobić? Warszawa potrzebuje nowego mostu. W gazetach redaktory różne piszą o tym, że trzeba most. No i różne projekta, architekt jeden, drugi uskutecznia. No tutaj jakiś wiadukt, tu jakiś most chcą uskutecznić nawet z tunelem, żeby kolej żelazna jechała. No piszą różne rzeczy, ale tylko na papierze. O moście jest tylko słychu, widu ani w ząb. Logicznym już wtedy było, że nowy most, trzeci, powinien powstać na przedłużeniu Alei Jerozolimskiej, która prowadzi do szosy Grójeckiej, a potem dalej na Kraków. Ta pierwszorzędna arteria uliczna przecina miasto ze wschodu na zachód i prowadzi, przecinając ulicę Marszałkowską, obok Bahnhofu, dworca kolei wiedeńskiej, w stronę Nowego Światu, no a tam potem dali w stronę Saskiej Kępy, czyli na Powiśle. Urzędniki carskie robią problema magistratowi. Most musi jem strategicznie sztymować, kolejne plany są odrzucane, ale jednak udaje się. Projekt mostu zostaje zatwierdzony. No, szanowne państwo, trzeci most to ma mieć jazdę górne o przęsłach łukowych, żelaznych, ma być wsparty na dwóch przyczółkach, na trzech filarach nadbrzeżnych i czterech filarach rzecznych, kiesonowych. Oprócz mostu trzeba jednak uskutecznić wiadukt dojazdowy do mostu. Trzeba usunąć spadek, prawda, Alei Jerozolimskiej wiodący na Powiśle i postawić wiadukt dojazdowy do mostu. Architekci robią rysunki techniczne, ale rzesze robotników w tym samym czasie się biorą za robotę. Jest rok 1904, robota rusza z kopita. Usypuje się groble ziemne dojazdowe na Saskiej Kępie. Powstają także wały ochronne. To wszystko od strony Pragi. 1905, proszę państwa, wbija się drewniane pale pod fundamenta przyczółków i trzech filarów nadrzecznych. Wbija się jech tak zwanymi katarami parowymi, taranami. Rok 906, proszę państwa, to puszczanie kiesonów żelaznych dla czterech filarów rzecznych. Kiesony, proszę państwa, to byli ogromne skrzynie żelazne, tak, opuszczane 16 metrów poniżej zwierciadła rzeki. I potem w kiesonach, w środku, tam pracowali ludzie. No i te ludzie pracowali poniżej poziomu wody. Pod wodą, można powiedzieć, kieson betonowano i tak dalej. I dopiero na nim można było stawiać filary na Wiśle. Taki fundament. To był najnowszy wynalazek, metoda kiesonowa. Praca robotników w kiesonie zasługuje na szacunek. Pracowali oni w środowisku ścieśnionego powietrza, proszę państwa. Rok 1907 stawiano filary na kiesonach na wodzie. No i także kładziono pilastry i gzemsy.
Na koronach filarów ustawiono ławeczki wypoczynkowe, a od zewnętrznej zaś strony umieszczono od wody piękne herby 10 miast Królestwa Kongresowego. Roboty te, szanowne państwo, wykonywała firma braci Mazurskich pod kierunkiem artystycznym rzeźbiarza znanego Zygmunta Otto i robiono to z granitu finlandzkiego. Postawiono strażnice na obydwu brzegach obok przyczółków mostu, zaprojektowano je w stylu odrodzenia polskiego. Tak wszystko było zaprojektowane artystycznie. Rok 1908 zbudowano filary i zaczęto montować przęsła mostu. Rok 1911 ułożono podłoże betonowe, jezdnie, trotuary, latarnie, proszę państwa, balustrady zdobione i tak dalej. No i uskuteczniono dojazd wiaduktem ceglanym ślimakowym do Powiśla na most. No i także samo skończono groble dojazdowe na Pradze. I to dało możliwość tymczasowego dojazdu do mostu. Proszę państwa, most prowizorycznie zostaje otwarty, a równocześnie z budową mostu trwa nadal budowa wiaduktu dojazdowego. Roboty jest ogrom. Wiadukt zmienia całkowicie tę część miasta. Liczyć on będzie 475 metrów. Od 1830 roku za Nowym Światem aleja opadała w dół na Powiśle. Wtedy to było potrzebne, bo fabryki i tak dalej, przybliżanie do miasta Powiśla, ale to poszło w odstawkę. Nasyp wyrównano i postawiono filary, potem żelazo-betonowe luki. Na koniec, proszę państwa, nawierzchnia wiaduktu, tory, tramwaje, balustrady zdobione i latarnie. Od 1907 do 1913 budowa trwała, dziesiątki robotników, każdego dnia. Najnowsze metody budowy stosowano i wykonano na koniec próby obciążeniowe, wozy ciężkie, potem artyleria. Na początku 1914 roku, po ponad 9 latach robót, uroczyste otwarcie mostu i wiaduktów, i dojazdów w obecności oficjeli rządu miasta, no i ludku warszawskiego, który się gremialnie pojawił, prawda, żeby podziwiać ten majstersztyk i inżynieryjny, i architektoniczny. Warszawa posiadała piękny trzeci most księcia Józefa Poniatowskiego. Saska Kępa nie tylko zieleniała, ale i zaczęła się niewąsko rozbudowywać. Plany ulic, nowe domy. Ale co zrobić, jak niespełna 2 lata po otwarciu trzeci most został do luftu przez rosyjskich saperów wysadzony. Tak samo jak Kierbedziak. 5 sierpnia 1915 roku wysadzono przęsła mostu od strony Pragi i Warszawy. Warszawa została bez mostu nowego i starego. Taki pech, takie fatum, szanowne państwo. Tyle lat czekała Warszawa na most kolejny i nagle w piękne lato 15 roku traci obie przeprawy bez Wisły. Magistrat, proszę państwa, już po wysadzeniu mostu wziął się za robotę. Rzesze robotników zatrudnionych z urzędu zaczęło wydobywać w mozole strącone części do wody. Przęsła żelazne, kamienie, granit, wszystko to, co zostało strącone wybuchem saperskim do wody, zostało wydobywane na brzeg po to, żeby móc to wykorzystać przy odbudowie mostu. Władze niemieckie, bo Rosjan już nie było, nakazują postawienie tymczasowego pomostu na moście Poniatowskiego, ale po pewnym czasie on idzie z dymem, może podpalenie. No, 2 lata później Niemcy także sobie już poszli, szanowne państwo. Już 19 rok jest i plany odbudowy, projekta, ale problema byli, kto ma to sfinansować, tę odbudowę. Magistrat nie miał mamony, koszt był duży. No, ale w końcu dogadano się z rządem, najpierw były plany pożyczki, ale potem się okazało, że Skarb Państwa poniesie koszt odbudowy jednej części mostu, a magistrat Warszawy poniesie koszt odbudowy drugiej części mostu. To wszystko zostało zatwierdzone własnoręcznie przez ministra robót publicznych, pana Gabriela Narutowicza. W maju 1920 roku wszystkie roboty ruszają.
trzeba także wysadzić co nieco, bo to już jest uszkodzone. Zostaje oczywiście powołany komitet, ale odbudowy, niebudowy mostu. No i proszę Państwa, robota idzie z gazem. Dnia 9 sierpnia 1925 roku, proszę Państwa, o 11 godzinie otwarto most po gdańskiej stronie. Przemawiał pan prezydent Jabłoński, prezydent Warszawy, pan biskup Gall poświęcił i potem cała świta przyjechała się tramwajem elektrycznym z Warszawy w stronę Saskiej Kępy i na Pragę. Tak, proszę Państwa, po 10 latach od wysadzenia do luftu, po moście, po trzecim moście, po moście księcia Poniatowskiego przejechał tramwaj. Niezwłocznie po oddaniu pierwszej części przystąpiono do robót, by i druga część mogła być oddana. Jesienią 25 roku zaczęto pracę i prowadzono je bez 26 i 7 rok. Żadnej fuszerki, proszę Państwa. Dbano nawet, by kolor kamienia sztymował z tym, który był odbudowany wcześniej. Proszę Państwa, pan prezydent Warszawy inżynier Słonimski własnoręcznie i osobiście nadzorował przebieg prac. I proszę Państwa, wreszcie, 9 października 1927 rok, niedziela, na forum przed wjazdem od strony Warszawy na wiadukt zebrali się przedstawiciele rządu, wojska i Warszawy oraz tłumy mieszkańców. Szanowne Państwo, no i o 11 godzinie przybywa pan prezydent Mościcki, no witany hymnem narodowym, prezydent miasta, szanowne Państwo, Słonimski wygłasza mowę, no i prezydent Mościcki Ignacy przejeżdża automobilem, samochodem, prawda, pierwszy bez most. Tak, proszę Państwa, no znowu trzeci most Poniatowskiego w Warszawie służy. Miasto się, proszę Państwa, rozbudowuje, proszę Państwa, no takie to piękne. Ważnym zagadnieniem, wiadomo, Państwo już to wiedzą, że przy projektowaniu mostu, wiaduktu, to estetyka grała pierwsze skrzypce. Wszystko było utrzymane w stylu odrodzenia polskiego. Tak, proszę Państwa. Nie tylko architektura, nie tylko tego, ale estetyka, bo wszystko musiało być tak, żeby było ładnie i estetycznie. Liczono się z tym, że most jako wielka budowla publicznego znaczenia powinna wywierać, proszę Państwa, jak to się mówi, wrażenie estetyczne i swoim wyglądem utrzymanym w stylu całości harmonizować się z krajobrazem Wisły i przylegających dzielnic. Wypada więc teraz sobie powalcować się na most, zrobić przechadzkę, obejrzeć te piękne budowle, co tyle lat służy dzielnie Warszawie. W końcu to jest most z historią, no i chyba zabytek. Pogoda zima. Taka sama zima była, jak ten most był otwierany. Gdzie ja się znajduję, proszę Państwa? Znajduję się pod Wieżycą, szanowne Państwo, a tam jest wiadukt mostu Poniatowskiego, szanowne Państwo. No, poszliśmy, oglądamy ten most i co my tu widzimy? Coś mi tutaj nie sztymuje. No tak, czas leci, czas wznosi, czas kosi. Tu się jednak nie wąsko pozmieniało. No, ja to jestem nie dzisiejszy, nie poznaję. Ale chwileczkę, tu jest jakiś napis. Czy ja dobrze coś widzę? Coś tam jest. Zabytek, prawem chroniony. Ale jakiem? Jakiem prawem? Nie wiem, ale się przejdziem, to zobaczę. O, a to co to? Remont robią? Odbudowują? Przecież już chyba odbudowany. Zaraz, chwileczkę. Który mamy rok? Gola cegła?
No to w rzeczy samej, ja pamiętam jak most był budowany, to robotnik kładł te cegły, ale teraz nie kładzie, dlaczego goła cegła? Nie ma tynku. Proszę państwa, cegła, ja to rozumiem jak się buduje, ale dlaczego tutaj cegłą świeci? Tynku nie ma? To dawaj po tynk, kup pan cegłę, zara, chwileczkę. Mnie się to tu nie podoba. Goła cegła, tynk spadł, wszystko się rozsypuje i to jest zabytek? Dlaczego tak jest, proszę państwa, szanownego? A przejdźmy się dalej. O, tu jakieś gołąbki fruwają. Oj, zły gołąbek, szybkie wytłuk. To niemożliwe. Jedna szybka to rozumiem, ale tutaj dziury? Ola Boga. Jedna, druga, tyle szybek wytłuczonych? Jakiś ananas może kamieniem rzucił? Tyle ananasów? No, proszę państwa, jak ja tak patrzę na ten most, to mnie się robi niekoniecznie. Bo widzę, że on tak jest detalicznie troszkę zapuszczony, zaniedbany. No a piszą, że zabytek. Przepraszam za pardon, no ale to jest przecież Warszawa, stolica, prawda, i tak dalej. No ale to może tylko tu. Pójdźmy dalej, zobaczę. No i my sobie przeszli i co my widzimy? Pobazgrane tu i ówdzie, a ławeczki wypoczynkowe także samo jakieś pomazane. Bazgroły jakieś, bohomazy. Proszę państwa, ja to rozumiem, że prawda, że to nie jest już takie czyste, bo to czas leci, czas wnosi, czas kosi. Automobile jeżdżą, prawda, zakurzone, no jest brudne. Owszem, na zicher można szczotką ryżową to wypucować. Ja nie będę, bo mnie pogonią. Na co mnie to? Ja nie od czyszczenia ławeczek wypoczynkowych, ale można jakoś tam coś tego, żeby to było czystsze. Bo kto usiądzie? Kobita se sukienkę pobrudzi, a ligant klapnie i portki sobie uwala. To nie o to chodzi. Ma być czyste i chyba będzie. Ale idziemy dalej. Co my tu widzimy, proszę państwa? Balustrada jak się patrzy, a dalej jak patrzę, to coś mnie nie sztymuje. Chwileczkę. Jak ja tutaj młody byłem, ja pamiętam jak to budowano, potem do luftu wysadzono, no to jak odbudowano z polecenia magistratu i rządu, bo się dogadali, no to przecież wstawili takie same barierki. Balustrady tak zwane. I to wszystko zdobione, kute, żelazo, a teraz widzę, że jest urwane. To zaraz. Przecież to był styl odrodzenia polskiego. A to taka barierka jakby nie wiem gdzie. A to Warszawa, stolica jest. No to gdzie ten styl odrodzenia? Poszedł se w odstawkę? Mi to nie sztymuje. No pójdziemy dalej, zobaczymy. No, przeszliśmy, zobaczyliśmy. Pobazgrane, ale tabliczka wisi, proszę bardzo, Most Księcia, Praga i Centrum. No, to dobrze. Praga wiadoma rzecz. Ja to stąd. Ja rozumiem, że to stare, ale skoro piszą, że zabytek, że ja usłyszał, że podobno jakieś urządzenie ma być uskutecznione na moście, które ma szoferom mnieżyć chyżość, że muszą mieć wszystko, jak chyżo jadzie automobil. I takie urządzenia mają wstawiać, i te urządzenia, ktoś musiał stwierdzić, czy można je postawić, te urządzenia, no bo most jest zabytkowy. No to skoro się pytają, czy można urządzenia wstawić, to dlaczego szyby powybijane? Dlaczego po was grane? Dlaczego się pytam, tynk się sypie? Dlaczego ufajdane, bo ludzie ekskrementa robią, prawda? Panowne, szanowne państwo. Państwo mogli możliwość mieć zobaczyć własnoręcznie most księcia Józefa Poniatowskiego. Jakby Poniatowski książę żył, jakby ten most zobaczył, to by się przekręcił. Było jak było, jest jak jest.
można mieć nadzieję, że się wszystko ułoży i będzie klawo, bo to przecież Warszawa, stolica. Moje uszanowanie szanownemu państwu Telegergot.